When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. Hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, w miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio. I tym razem jesteśmy przy tej elektrowni wodnej, tak więc przekręćmy to. Okej. Czyżby tama była zamknięta? Jedynym sposobem... Okej. Jedynym sposobem na to jest, żeby... Okej, no wydaje się, że wody może być mniej. Więc teraz jest pytanie, czy powinienem przejść na drugą stronę. Wydaje się, że tak. Tam są schody, więc... Zakładam, że to może być przejście prowadzące na drugą stronę. W związku z tym, że wtedy wody było znacznie więcej, to też nie było możliwości przejścia tędy. Okej, schodkami w dół. Oczywiście, jeżeli chcecie mnie zapytać, to ten dom faktycznie istnieje. I ta tama też faktycznie istnieje w rzeczywistości, została ona po prostu odwzorowana w grze. Okej. Pięknie. A którędy teraz? Zakładam, że ścieżką. Tak więc lećmy tą ścieżką. Chociaż odnoszę wrażenie, że ta ścieżka się kończy. A z drugiej strony tam były... Tam coś, jakieś schody były? Czy coś? No nic. Myślę, że troszeczkę można przyspieszyć. No nie. Może tamtędy powinienem się przedostać. Okej. Sprawdzę to. Właśnie tam. Czy to może tam powinienem? No nie. No już miałem taką cichą nadzieję, że udało mi się znaleźć odpowiednią drogę. Znowu trochę psuję ten klimat przez to, że biegam jak wariat. A po co w takiej grze biegać? Można się zachwycać tym, co tutaj właśnie widzimy. I to też jest generalnie problem moim zdaniem w grach, że... Oczywiście w większości gier, nie we wszystkich, że... Można biegać bez opamiętania przez cały czas. No kto w realnym życiu by tak robi? Wyobraźcie sobie, że jesteście właśnie w takim miejscu. Czy biegalibyście jak idioci po całym lesie, czy jednak wolelibyście sobie ten dystans po prostu przespacerować? Odpowiedź nasuwa się od razu. Więc postawmy na realizm. Okej. Pięknie. Ethan był blisko. Czułem jego obecność. Był jak iskra w ciemności. Pozna mnie. Będzie wiedział, dlaczego przyszedłem. Okej, malowniczy mostek. Dlaczego by nie? Jestem ciekaw, skoro gra jakby nie ma odzwierciedlenia, że idź do punktu B z punktu A, żeby odblokować punkt C, to znaczy, że kolejność wykonywania
tych wszystkich rzeczy jest, można powiedzieć, przypadkowa. A ten widok jest nieziemski. Przypomina mi to trochę morskie oko w naszych polskich górach. Nie wiem, czy wam też takie skojarzenie od razu przyszło. I z pewnością nad morskim okiem też jest taka krystalicznie czysta woda. Okej, widzę tam jakieś ruiny. Jakiś spalony dom. Czy to też ma jakieś połączenie z tym, co było na samym początku? Na tym spalonym lesie? Tego nie wiem. Ale z pewnością dom musiał płonąć całkiem niedawno. Skoro jeszcze jakieś rozżarzone elementy się w nim zachowały. Okej, no na razie nic nie przykuwa tutaj mojej uwagi. Może tutaj? Coś tutaj jest. Wyczuj. Ja muszę zniszczyć ten pokój. Korvus. Przykro mi, Ethan. Nie mogę ci na to pozwolić. Okej, Korvus. To jest odpowiedź? Za każdym razem dwa razy. Okej. Jakieś tajemnicze przejście w spalonym domu. No proszę. Kto by się spodziewał? Pytanie, czy wy na przykład chcielibyście mieć dom, który by posiadał właśnie jakieś takie ukryte przejścia? Moim zdaniem mega ciekawa sprawa. Okej, wylądowałem w jakimś lochu z jakimiś dziwnymi. Okej, najpierw może sobie to przeczytamy. Po drugiej stronie nie ma nic. Próbowałem zamurować ją w ścianie, ale się broniła. Koniec końców nie zdołałem tego zrobić. Nie mojej żonie. Gniewa się na mnie. Tak jak uśpiony. Kogo obawiam się bardziej? Gniew żony? No nie wiem. Czyli w czasie pożaru czyżby tutaj spłonął żywcem? Na to wygląda. Już troszkę zasycha w gardle. Ale muszę przyznać, że bardzo ładne pomieszczenie. Okej, wnosi benzynę jakąś. Okej, no raczej będzie to proste do ustawienia. To jest pierwsze. Tutaj polewają chyba coś. Także to jest drugie. Próbują otworzyć. Okej, pojawiło się trzy. To byłoby czwarte. Chyba, że... Tu jeszcze jest... Nie. Dlaczego nie pojawił mi się znacznik
z możliwością pójścia dalej. Okej, chyba dlatego, że tu powinno być 4. Albo i nie. No ale kolejność wydaje się być poprawna. 1, 2, 3, 4. Dlaczego w takim razie nie mam możliwości ruszenia z tą sceną? Ethan, pokonałem go. Już dobrze. Dziadku, nie podchodź! Twoja babcia, Gail, obroniła mnie przed nim. Teraz mogę ci pomóc. Znalazłem dziennik Van de Griffa. Napisał, że ktoś musi cierpieć, by uśpiony się przebudził. Patrz! Wcale go nie zbudziłem, kiedy znalazłem ten pokój. On się dopiero teraz budzi. Van de Griff nie zabijał ofiar. Sprawiał, by jak najdłużej cierpiały. Tego właśnie chce uśpiony. Musimy dostać się do tego pokoju. Przycisnę się. Dziadku, nie! Gail, musi tak być. Uśpiony nie może się obudzić. Spalenie pokoju nic nie pomoże, Ethan. Uśpiony jest już w nas. Dziadku, cofnij się. Wszyscy musimy umrzeć. Nawet ty. Nawet ja. Okej, no pogodził się z własną śmiercią. Ale przy okazji uda nam się odkryć wejście do tego tajemniczego pokoju. Ethan, obudź się. Cóż, dzieciaku, to było coś strasznego, ale już po wszystkim. Paul Prospero? Pan naprawdę tu jest? Przepraszam, Ethan. Przybyłem późno. Za późno. To prawda. Jest pan za późno. Okej, ale właśnie. Tutaj. Czyli ja go de facto... Znowu. Znałem tę opowieść. Była tak samo i Tana, jak i moja. Ale nie miała zakończenia. Jeszcze nie. Czyli de facto nie znalazłem jeszcze Ethana. Już myślałem, że... Że tak się właśnie stało. Okej, zakreśla te rzeczy, które już udało mi się zrobić. Okej. Zerknijmy na to. Okej, znowu przeniosło mnie do tych jaskiń, ale to byłoby na tyle w tym odcinku, moi drodzy. Tak więc koniec jest już bliski. No i cóż, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!